Ania jest matką Hani. Niestety jednak niedługo skończy się urlop macierzyński. Nie może jednak wrócić do swojego miejsca pracy. Firma zbankrutowała. Bardzo martwi się o swoją przyszłość. Marek od kilku lat wykonuje tylko i wyłącznie prace dorywcze. Potrzebuje elastycznych godzin pracy, jednak żaden pracodawca nie jest w stanie mu ich zapewnić. Zaczyna brakować mu funduszy na utrzymanie. Rafał pochodzi z rozkoszy. Niedawno zakończył swoją naukę i bezskutecznie szuka pracy. Jedyna ciekawa oferta, którą dostał, pochodziła z Warszawy. Jednak Rafał bardzo chciałby zostać w swoim rodzinnym mieście. To jest Zosia. Pomimo swojej niepełnosprawności i wszystkich trudności losu, chciałaby się w końcu samodzielnić, jak i znaleźć miejsce pracy, w którym będzie mogła rozwijać swoje zainteresowania. Patrycja i Ola są cukiernikami. Właśnie w tym momencie tworzą ciasto dla swoich znajomych z okazji ukończenia szkoły. Marzą o tym, żeby zmienić świat na lepsze, jak i założyć własną cukiernię.